przyszedł czas, aby po raz kolejny zagrać Fortnite. I dzisiaj, moi drodzy państwo, zagramy tylko warzywka challenge. Tak, zabierałem się za ten challenge wiele tygodni i nagrywałem go finalnie 2 dni. Dzisiejszy challenge polega na tym, że mogę używać tylko i wyłącznie warzyw po to, aby wygrać grę, więc leczyć się mogę warzywkami oraz kewikami, ale nie mogę mieć w swoim ekwipunku żadnej broni, więc w tym momencie zaczynają się schody. A teraz, moi drodzy, przygotowałem dla was coś specjalnego. Skupcie się i pomyślcie sobie w głowie jakieś warzywo, owoc. Kiedy naciśniecie łapeczkę w górę, w tym miejscu ono się pojawi. Uwaga! Raz, dwa, trzy, klikamy! Haha! Widzicie? Mówiłem prawdę. Jeżeli pomyśleliście o tym warzywie, no to znajdziecie 100 zł dzisiaj na chodniku. Serio. To teraz na szybko wyniki konkursu. Ta osoba wygrywa 100 zł PSC. Odezwij się do mnie na maila. Mail oczywiście masz w opisie. A dzisiaj, moi drodzy, też rozdajemy 100 zł PSC. Tak jak wam obiecałem, przez całą kwarantannę będę wam rozdawał nagrody. Więc, moi kochani, jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie, wpisujcie kodzik FARE do sklepu, zasubskrybujcie kanał, a w następnym odcinku ogłoszę zwycięzcę. No to jeszcze tylko na szybko zapraszam was wszystkich na pixyshop.pl, na mój nowy sklepik, gdzie możecie kupić taką kozacką koszuleczkę. Wbijajcie, zapoznajcie się ofertą, może coś ciekawego was zainteresuje. No to lecimy, moi drodzy, z challenge'em z racji tego, że dzisiaj zostanę farmerem, rolnikiem, jak zwał, tak zwał, bamberem. No to zagramy sobie panem pomidorem. Bardzo dawno nie grałem tym skinem i powiem wam, że w sumie tęsknię za Tomato Town. Kto tęskni za Tomato Town, dostaje łapeczkę w górę. W tym oto momencie, let's go! Postanowiłem, że polecę tutaj na farmę, ponieważ tutaj jest bardzo dużo kapuścianych głów, takich samych jak mój pan pomidor. Dobra, let's go. Jedna, druga, trzecia, czwarta. Przydałoby się jeszcze jakieś do tego, nie wiem, kewik, chociaż może co? Jakiś kewiczek by się przydał. Ej, nie sądziłem, że aż tak szybko tutaj pójdzie do zbierania sałaty. Powiem wam, jestem w szoku. Ale teraz by się przydały też macy, bo bez maców to my tutaj leżymy i kwiczymy, a zaraz z pewnością jakiś nadgorliwy się tutaj trafi i będzie chciał mnie sfokusować, a ja nie będę miał czym się zabudować. Jakbym udawał stracha na wróble, no jestem mega ciekawy, czy ktoś by się nabrał na to jeszcze w tym sezonie. Mi się wydaje, że chyba tak. Wejdźmy sobie do środka. Kewiki mogę pić, tak? No bo wiecie, kewiki no to dodatkowy punches. Bez kewików nie wyobrażam sobie tego challenge'u, serio mówię wam. O! Są kewy, trzymałe, dobra. Sztąks totalny. Dobra, zeruj, zeruj. Pestko głowy. Sprawdźmy, jak siadła strepka. Okej, okay, nieźle. Bym poszedł na korkołomny sobie jeszcze na spokojnie. O nie. Jakiś chłop. Dobra. Nie chcę nic mówić, ale muszę uciekać. Essa, ziomek. Nie bij mnie. Nie bij mnie. Hamie. Pana pomidora bijesz. No szkoda, szkoda. Tym razem zmienię troszeczkę sobie taktykę. Weźmiemy hugokopter. Tak, hugokopterem będziemy mogli szybciutko uciec, jeżeli ktoś nas będzie podjeżdżał. Ale gdzie jest jakiś hugokopter w tym sezonie? Tutaj jest, tak? Dobra. Taki jest plan. Plan jest prosty, za to skomplikowany. Let's go. Z tego co widziałem, chyba nikt tutaj nie przyleciał, więc sztos totalny. Potrzebujemy nazbierać tylko z 30 kapuścianych głów. No i później jakoś to przeżyć. Let's go. Okej, okay, i tu jest chyba wszystko, tak? Jo, wsio, 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 go, 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 helikopter, lecimy stąd, chłopie, jak my mamy tutaj teraz ile? 33 sałaty, kapusty. Sprawdźmy, czy ktoś tutaj jest. Chyba nikogo nie ma. Kroków nie słyszymy, ni? Dobra, ale tu jest jakaś skrzynka zbajerowana. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, skrzyneczka. Flargan, w sumie taki flargan mi by się przydał jak najbardziej, tylko że w sumie strzelmy nim teraz w górę. Będziemy widzieli, czy są jakieś chłopy w pobliżu. Dobra, na szczęście koło nie ma. No to sztosik. Dobra, strzelmy sobie orientacyjnie, czy przypadkiem koło nie ma w pobliżu. Dobra, jak widać nie ma. Dobra nasza. Dobra, walimy jeszcze raz w niebo. Czy jakoś tutaj widzę? Okej, okay, na szczęście nie, ale widzę jakąś skrzynkę. Miejmy nadzieję, że tam będą jakieś kewiki, bo mi się te kewy przydadzą. Give me some Kevlar. Jest. 50, o to chodzi. Nie no, chłop mnie chyba jakiś goni. Dobra, uciekam w krzaki na razie. Czy on mnie widział? No miejmy nadzieję, że nie. Dobra, leci jakiś chłop. I tyle mogę wam powiedzieć. Dobra, mój kibel. Mój tron, przepraszam państwa bardzo. Jest prawie, że w strefie. I ktoś leci. Rozejrzyjmy się jeszcze w koło. Strefa już idzie. Tak, tu jest chłop. Mam nadzieję, że on mnie nie widzi. Czy mnie widział? Nie. Idź stąd chłopie, idź stąd chłopie! Nie rób tak! Pa, chłop mu robi plecy. Spokojnie, po 5 bije. Najgorzej.
Dobra, lunch tadzik poszedł jeden. Gdzie ten chłop drugi, który z nim walczył? Został tu, tak? Poleciał też. O, mały włos. Okej. Zbudował się tutaj, tak? Od razu? No to przypał totalny jest. Ja się nie ruszam. Ja udaję warzywo. Ale nie, dobra, poszedł sobie. Z tego co rozumiem. Tak. Ale ktoś leci po drop. Tak, już ten drop został zdjęty. Okej. Chłopy się klepią. Ja mogę tutaj wam troszeczkę pokomentować, kto to wygra. Ale dostał bułę. Dobra, on ma grappler, z tego co rozumiem. Nie no, widział mnie. No! Zostaw pomidora! To nie będzie takie proste. Okej, moi drodzy, mam wszystko, co potrzebuję. Troszeczkę mi czasu to zajęło. Mamy ponad 1600 matsów, więc koks totalny. Do strefy mamy dosyć daleko, ale spokojnie. Tym razem nam się uda. Okej, sztos totalny, jesteśmy w strefce. A strefka jest gdzieś, o nie, gdzieś na platformach. Od razu tam lecę, nie ma na co czekać. Let's go! Powiem wam, że nie mam pojęcia, gdzie wylądować, żeby było w miarę bezpiecznie, żeby mnie nikt nie zabił. To będzie ciężkie. Dobra. Wydaje mi się, że to będzie odpowiednie miejsce. Dobra, strefka się zamyka, 12 osób w grze. Mamy strefę. To jest to! To jest to! Czy mi się wydaje, czy ktoś wlatuje mi na chatę? Chyba tak. Jest chyba pode mną. Czyżby przyleciała kolejna osoba? No to pięknie po prostu. Okej, wyjaśniają się. Nie wiem, w którym miejscu oni są. Chyba na dole. O kurde, to będzie niebezpieczne. Zjedzmy sobie jeszcze kapustę. Dobra. Powiem wam tyle. Czas spadać do strefy. Wyskakuj, pomidor! Dobrze, panie pomidorku. Otwieraj tutaj. Otwieraj haciendę. Zamykamy. Może nam się uda tutaj jakoś wytrzymać. Zjadam to. Mamy środek strefy. To może być ta gra. To może być ta gra. O nie. Słyszę dźwięk rekina. Skacze? Ale chyba nie na mnie. 4 osoby w grze. Jest dobrze. 3, 2, 1. Proszę siądź, strefka. Jest! To jest ta gierka. To jest ta gierka. O, mamo. Jakie emocje. Jak na grzybach. Jak na pomidorach. Z joystickiem. Dobra. Zbudowali się nade mną. Proszę, nie zrób podmianki podłogi. Proszę. Buduj się coraz wyżej. Proszę cię. Dobra. Tu jest struktura. Tu jest struktura. Dajcie jeszcze z tej strony jakieś strukturki. I to będzie S. Please. Please. Dobra. 3 kolesi w grze. Dobra. Okej. Okej. Jest klepa. Ała. 2 gości. Ja i chłop. Proszę, chłopie. Idź gdzieś do góry. Nie wiem co, kompletnie co się u góry dzieje. Czy jest jakiś tam budynek, czy też nie. Niech on się buduje jak najwyżej. Proszę cię, mordo. Idź do góry. Jestem w strefie! Kocham tą gierkę normalnie. Kocham Fortnite. 3, 2, 1. Strefka się zamyka. O tak. Szuka mnie. Szuka mnie jak poparzony. On jest chyba tuż nade mną. Dobra, znalazł mnie. Uciekaj. Uciekamy przed chłopem. Nie bij mnie! Tylko pan pomidor! Nie bij mnie! To tylko pan pomidor! Mordko! Nie bij mnie! To tylko pan pomidor! Please! Nie! No! To tylko pan pomidor! Nie bij pana pomidora! Okej, moi drodzy, lecimy jeszcze raz. Tym razem gram na arenie. Być może tutaj się uda, bo tam na zwykłych grach to takie spoceńce, że koniec świata. Ja za dużej dywizji nie mam. To jest trzecia dywizja, 777 punktów. I mam nadzieję, że... Nie no, lecą. Raz. 2 chłopów już widzę. No to pięknie. Dobra. To może na początku sobie gdzieś tu wylądujmy i chwilkę to przeczekajmy. Nazbieram sobie matsów trochę. Okej, dozbierałem trochę matsów. Mam 500. Na arenie można mieć tylko 500, więc git. Dobra. 14, 15. 2 staki sałaty mi powinny wystarczyć. Dobra. Bananki. Grzybki. W sumie nie będę pił kewa teraz. Będę jadł tylko i wyłącznie grzybki. Więc zagramy tylko i wyłącznie warzywa. Okej. Dobra, co w kartoniku? Jalapeno. O, jalapeno się z pewnością przyda. Dobra, bierzemy. Dobra, rezygnujemy z bananów na rzecz sałaty. Będzie grana tylko i wyłącznie sałata challenge. Tak powinien się ten challenge nazywać. Sałata challenge. Mamy 4 staki sałaty. Okej. Mam prawie full maców. Brakuje mi tylko cegły. Gdzieś tu jeszcze jest jakaś skrzynka. Muszę ją rozwalić, bo chcę się tutaj skitrać jak szef. O kurde, jaki strzał padł. Trzeba się schować w chatce.
Dobra, zamykamy. Schowajmy się tutaj, o! Za szafką. Tu jest kozacko po prostu. Dobra. Czekamy na strefkę. 3, 2, 1, a strefka będzie gdzie? Nie no, kawałeczek za mną, dobra. Strefa jest na farmie, kurczę, gdzie to się skitrać? Albo na karkołomnym, albo w domku na farmie. To będzie ciężkie na pewno, let's go. Jest chłop, poszedł sobie. Co on gra? Nie widział mnie, czujecie to? Ja Aquaman, ale to jest jakiś bot totalny, matko boska. Strzela się z kimś, koło mnie. Yikes. Idźcie sobie stąd, tutaj nie ma strefy. Powiem wam, że miałem gulę w gardle, serio. Dobra, jemy papryczkę, palę się i wybiegam stąd, jestem najszybszy w mieście. Dobra, rozejrzyjmy się, czy nikogo nie ma. Lunchtadzik, XD. Go, let's go, let's go, let's go. Dobra, i dokąd teraz lecieć? Matko kochano. Nie no, ja bym się schował w czerwonej stodole u góry. Może się uda. Okej, okay, na górę, na górę, na górę. Lunchtadzik. Skrzyneczka z jedzeniem. Grzybek. Dobra. Biorę grzybka. Jemy. Raz. Dwa. Git. Idziemy się skitrać w krzaki. Trzy. Dwa. Jeden. I gdzie będzie strefka? Nie, znowu muszę iść. Dobra, pójdę tutaj może w kukurydzę, będzie najbezpieczniej. Dobra, szybko tego krzaczka, szybko tego krzaczka. Widzę tam chłopa. Dobra. Jest git. Trzy osoby zostały, czyli dwóch chłopów i ja. Tak? Okej. Ale zadyma. Jest nade mną. Jest nade mną, leci. OMG. Dobra, co jest? Zginął? Nie, co to było? Dźwięk jakby wylogowania się, ale nikt nie zginął. Dobra. Dwie osoby! Jeden na jeden! Ze strzelby gitka! O nie, dobra. Czekamy na strefkę. Przecież ja go nie pokonam. Co, ja papryczką go uduszę? Spadaj stąd, gościu! Dobra, moi drodzy. To jest chwila prawdy. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zjadamy i biegniemy. Go, 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 go. Nie no, jeszcze jakaś gierka mi się przecina. O co tu chodzi? Jakaś kukurydza na daszkach. Dobra, szybko. Są jakieś zabudowy. Koks totalny, żeby tylko gdzieś się schować i mnie nie będzie chłop widział. Dobra. Robimy tak. Podmianka. 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 Dobra. Daszek jeszcze. Aha, my tu strefy nie mamy. To nieźle. To niezła podmianka. Go, 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 go. Są krzaczki, są krzaczki, są krzaczki. Wbijam w ten krzaczek na ostro. Dawaj, 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 pomidorek. Yes. Okej, okay, ja tu zostaję i się nie ruszam. Jest, widzę chłopa. Skaczę tam. Strzela, nie no, zabiję mnie. Idź mi stąd, chłopie. Nie no, strefa, gdzie jest? Nie no, ja nie dam rady. Idź mi stąd. Nie no, drzewa rozwala. Dobra, to jest... To będzie rip, nie? O nie. Przeskoczył mnie. Nie no, mnie widzi 100%. Dobra, strefka ruchoma, tak? Nie no, ten bank mnie zobaczy. Nienawidzi mnie. Uciekam. Go, go, go. Gdzieś na drzewo. Gdzieś na drzewo. Czy coś? Jedz sałatę. Jedz sałatę! Nie! Nie no, wali do mnie. Nie no, jeszcze się zawiesza mi gierka. No co tu się dzieje? Halo? Rip, 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 uwa. Nie no, wbija mi na chatę. Strefa, 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 strefa. Nie no, Farel. Biegnij, biegnij. Jezus, 6 HP. Nie, nie bij. Nie bij. Masz sałatę, mordo. Tylko nie bij, leczy mnie, nie. Nie. Zostaw. Czemu ja mam takie okropne lagi teraz? Nie no, chłop mi daje wszystko. Co to jest za gra? Patrz, poszedł! Dobra, dobra, dobra. Nie, taki jest ziomek. Nie, nie bij, nie bij. Co to był za chłop? Co to był za chłop? Ja pierdzielę, co tu się wydarzyło? Ej, nie sądziłem, że... Co to był za typ? Przecież to jest coś niesamowitego.
Chłop mi oddał wszystkie mityki i zginął. Nie, tak, takie rzeczy się nie zdarzają, nie? Serio. Jak widzicie, moi kochani, po dwóch dniach nagrywania udało się. Nie sądziłem, że wygram to na arenie. Jestem generalnie zadowolony. Mam nadzieję, że już nie będzie jakichś głupich przedmiotów w grze i że nie będę musiał nagrywać takich ciężkich challenge'y. Jeżeli wam się podobało, łapka do góry. Wbijajcie na pixyshop.pl. Zobaczcie, jakie są kozackie koszulki. Ja już się z wami żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!